drugą niedzielę Wielkiego Postu Jezus zabiera trzech apostołów na górę. To nie była Góra Synaj, ale Tabor, ale Wielka Góra. I tam się przemienia. Dla mnie nadzwyczajne jest to, że już wtedy Jezus pokazuje twarz Zmartwychwstałego. Już wtedy apostołowie mogą doświadczyć zwycięstwa nad złem, nad śmiercią, bo Jezus, który się pojawia, to już jest Zmartwychwstały Pan. Jezus bierze apostołów, bo miną dni i zobaczą, jak się poci krwią w Getsemanii. Czytamy u świętego Marka, że Jezus tam tarzał się po ziemi, że wstawał, że upadał na ziemię, że się właśnie pocił krwią i że się smucił bardzo. W Wielkim Poście chcemy też wychodzić na górę, bo Tabor to jest góra przemiany. Jezus nas zabiera, bo chce nas ciągle przemieniać swoim światłem, miłością miłosierną. Mamy sakrament pokuty i pojednania, który jest Trybunałem Miłości Miłosiernej. I my też możemy być jak Jezus. Jak Piotr, chcemy powtórzyć, dobrze nam tu być. Panie, daj nam każdego dnia, zwłaszcza w Wielkim Poście, wychodzić na górę, żebyśmy byli jak Ty, i Ty nas przemieniaj swoją miłością miłosierną.